James Altucher. Claudia Azula Altucher. Potęga nie. Jedno krótkie słowo, które zapewni zdrowie, bogactwo i szczęście. Przekład Michał Lipa. Wydawnictwo MT Biznes. Czyta Robert Michalak. Twoja karta praw. Domówienia nie. Nie jest słowem, którego wypowiedzenie może być niezwykle bolesne i wymaga odwagi. Ile razy musiałeś powiedzieć nie, przypłacając to cierpieniem, desperacją, kłótniami i lękiem? Godziny, dni i miesiące poprzedzające wypowiedzenie tego słowa są wypełnione strachem, gdy zadręczasz się pytaniami typu Czy powinienem powiedzieć nie? Czy mogę to zrobić? Co się stanie? Masz jednak prawo mówić nie. Tak naprawdę masz całą kartę praw. Przysługują ci one od zawsze. Dzięki tej książce nauczysz się z nich korzystać. 1. Masz prawo chronić swoje życie. Masz prawo negować wszystko, co może bezpośrednio ci zaszkodzić ogień, skakanie z okna, picie trucizny, nadużywanie różnych substancji. Ludzie bez wahania sprzeciwiają się czemuś tak skrajnemu i niebezpiecznemu jak pożar. Pozostałe rzeczy są jednak mniej jednoznaczne. Trudniej jest odrzucić palenie papierosów, picie alkoholu i toksyczne związki uczuciowe, ale to ty decydujesz na co powiesz nie, i nikt inny nie zrobi tego za ciebie. 2. Masz prawo do zdrowych relacji i prawdziwej miłości. To ty decydujesz o tym, komu mówisz nie. Masz prawo sam wybrać swoje plemię, bez względu na to, co społeczeństwo próbuje ci narzucić. Sam musisz się zorientować, kto w twoim życiu wysysa z ciebie energię, a następnie pożegnać się z nim i rozkwitnąć. To nie znaczy, że masz zostać pustelnikiem, lecz że możesz wybrać rodzinę, przyjaciół, kolegów, otoczenie, twoje życie. 3. Masz prawo wykorzystać swój talent i żyć w obfitości. Masz prawo odrzucić wszystko, co ogranicza twoją kreatywność i nie pozwala ci żyć w obfitości. Ten świat cię potrzebuje, ale najpierw musisz zburzyć barykady. Masz misję, tylko ty możesz przekazać innym dar, którym dysponujesz. Zasługujesz na obfitość, bogactwo i szacunek dla twojej pracy. 4. Masz prawo zapewnić sobie to, czego pragniesz. Każdego dnia koledzy, instytucje, przełożeni, przyjaciele i krewni chcą, żebyś zaspokajał ich potrzeby. Nie są źli ani samolubni, ludzie po prostu tak się zachowują, myślą przede wszystkim o swoich interesach. Ty też masz prawo dbać o własne interesy. Nie musisz robić tego co wszyscy. To kim jesteś? Stanowi niezwykłą, wypadkową genów, otoczenia, kultury i doświadczenia. Żebyś mógł się na coś zgodzić, musi to być wyjątkowe dla Ciebie. Wszystko inne możesz odrzucić, bez względu na konsekwencje. Kiedy zgadzasz się na coś, czego nie chcesz robić, w konsekwencji robisz to, czego nienawidzisz, masz żal do osoby, która Cię o to poprosiła i krzywdzisz siebie. 5. Masz prawo wybierać historię, w które wierzysz. Dlaczego człowiek przesunął się w górę łańcucha pokarmowego 70 tysięcy lat temu? Ponieważ wymyślił język, za którego pomocą można było opowiadać historię. Opowieści, mity, religie i instytucje umożliwiają nam współdziałanie z milionami innych ludzi. Potrafimy świetnie opowiadać historię. To odróżnia nas od innych gatunków. Nasza społeczna mitologia składa się z tysięcy powszechnie znanych historii, w których prawdziwość wierzymy. Oto niektóre z nich studia, posiadanie domu, małżeństwo, dzieci, dobra praca, odkładanie realizacji marzeń do czasu, aż będziemy mieli pieniądze, pracuj ciężko, a odniesiesz sukces, osiąganie mistrzostwa w ciągu dziesięciu tysięcy godzin itd. Masz prawo odrzucać historie, które nie służą Twojemu rozwojowi, i akceptować tylko te, które umożliwiają Ci pracę duchową oraz zwiększają poczucie szczęścia i zdolności prowadzenia satysfakcjonującego życia. Odróżnianie prawdziwych historii od tych, w które nie wierzysz, chroni Cię przed naciskami ze strony 7 miliardów ludzi, pragnących zatrzymać Cię w szeregu. 6. Masz prawo się nie śpieszyć. Ludzie często oczekują od nas natychmiastowej odpowiedzi. Kiedy każą ci skakać, pytasz tylko jak wysoko? Masz jednak prawo przemyśleć takie próby, prawo do zwłoki, prawo do mówienia daj mi trochę czasu, żebym mógł się zastanowić, czy to mi odpowiada. Masz prawo poznać lepiej ludzi, którzy zjawiają się w Twoim życiu w sprawach służbowych i prywatnych, i zorientować się, czy do Ciebie pasują. Większość czasu każdego dnia spędzamy na drobnych lub całkiem poważnych negocjacjach z otaczającymi nas ludźmi i środowiskami. Najlepszym sposobem ich prowadzenia często jest zapewnienie sobie odpowiedniej ilości czasu i przestrzeni na określenie tego, co jest dla nas dobre. Sukces możesz odnieść tylko wtedy, gdy będziesz mówił tak, dopiero po upewnieniu się, że jesteś gotowy i warunki są sprzyjające. Wycofując się na jakiś czas, zmniejszasz podaż samego siebie. W ekonomii wartość jest funkcją podaży i popytu. Kiedy podaż spada, wartość rośnie. Analogicznie, niewielkie opóźnienie pozwalające ci wybrać najlepszą opcję, zwiększy twoją wartość w każdej sytuacji i relacji. Tak naprawdę jednak nie chodzi o wyciągnięcie korzyści dla siebie z każdej sytuacji, choć taki może być skutek opisanego postępowania. Chodzi o to, by zrobić sobie przerwę, i zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje, oraz podejmować decyzje w prawdziwym ośrodku władzy, wewnątrz ciebie, zamiast pośpiesznie się na coś zgadzać, bez odpowiedniego rozeznania sytuacji. 7. Masz prawo być uczciwy przede wszystkim wobec siebie. Masz prawo powiedzieć nie, noszeniu maski, w celu skłonienia ludzi do polubienia ciebie. Uwierz w to, że twoja prawdziwa twarz jest piękna, że szczerość przyciąga ludzi, a prawda rozpala wewnętrzny ogień. Dzisiejszy świat jest bardzo zamglony. Uczciwość jest jak promień światła z latarni morskiej. Twoja uczciwość odrzucanie kłamstw, może sprowadzić zagubione statki do portu. Stanie się dla ciebie źródłem zdrowia, miłości i pieniędzy. 8. Masz prawo do bogatego i satysfakcjonującego życia. Masz prawo odrzucić kompleks niedostatku oraz wszystkie inne kompleksy. Masz prawo zauważyć pełne strachu myśli, które nie należą do ciebie, a jedynie przepływają obok, myśli, które mają cię zastraszyć, zmusić do czegoś i sprawić, byś poczuł się mały i po kolei je odrzucać. 9. Masz prawo być tu i teraz. Masz prawo odrzucić podróż w czasie. Gniew i żal płyną z przeszłości. Lęki i zmartwienia czyhają na ciebie w przyszłości. Podróż do przeszłości lub przyszłości nic ci nie da w chwili obecnej. Masz prawo zrezygnować z tego, co nie dzieje się teraz. To nie rozwiąże twoich przyszłych problemów, ale wzmocni cię w teraźniejszości. 10. Masz prawo do ciszy. Masz prawo odrzucić szum, który cię otacza, wiadomości, zobowiązania i naciski. Możesz codziennie przez chwilę posiedzieć samotnie w ciszy i nawiązać kontakt z głębszą częścią siebie, tą, która chce ci pomóc, oraz pozwolić jej na niesienie pomocy. Możesz codziennie spędzić chwilę w spokoju i upewnić się, że to wystarczy. Nieskończoność bierze się z ciszy. 11. Masz prawo rezygnować. Masz prawo rezygnować nawet z wyobrażeń na temat siebie samego, które wytworzyłeś w swojej głowie. To ostateczna negacja, odrzucenie tego, kim myślisz, że jesteś. To znaczy, że się poddajesz i wyruszasz w drogę. Ruszasz przed siebie z nadzieją, że ktoś poda ci pomocną dłoń i pomoże ci wykonać pierwszy krok. Nie musisz nikomu imponować, nikt nie będzie cię osądzał i nikt nie może cię zatrzymać. Krok po kroku dojdziesz tam, gdzie chcesz się znaleźć.